Mimo dużych trudności, jakie spotykają samorządy w całej Polsce i z jakimi mierzą się wszyscy Polacy, końca pandemii, początku wojny, strasznej inflacji, sukcesywnego systemowego obniżania dochodów samorządów, to był kolejny rok dynamicznego rozwoju Białej Podlaskiej. Z satysfakcją dziś podkreślę, że piszemy historię naszego miasta. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w ubiegłym roku, w 2022 roku, zainwestowaliśmy w Białej Podlaskiej prawie 100 milionów złotych. To jest o kilkadziesiąt milionów złotych więcej niż przez całą wcześniejszą kadencję czteroletnią władz miasta. Dlatego z wielką dumą i ogromną satysfakcją będę dziś po pierwsze dziękował wszystkim swoim współpracownikom oraz naszym społecznym partnerom i podkreślał, jaką wartość wymierną, nie tylko w tym obszarze wzbogacania i utrwalania miejskiej infrastruktury, ale także w tym wymiarze społecznym, realizacji wspólnych inicjatyw, działalności w obszarze pomocy najbardziej potrzebującym, w obszarze kultury, w obszarze sportu, jak wyjątkowym był ten miniony rok. Chciałoby się bardzo życzyć naszemu miastu, nam wszystkim, by nie był to rok gorszy od poprzedniego, choć tak wyśrubowaliśmy ten historyczny rekord, że pewnie będzie przez długie dekady nie do powtórzenia. Jako gospodarz miasta jestem zobowiązany patrzeć na jego rozwój i dobrostan mieszkańców nie tylko nie w perspektywie jednego roku, ale nawet nie w perspektywie jednej kadencji, tylko właśnie przewidująco dalekowzrocznie. I życzyłbym sobie, by nie tylko ten rozpoczęty już rok, ale przede wszystkim wszystkie kolejne lata były latami mądrego, odpowiedzialnego zarządzania naszym miejskim samorządem, świetnie realizowanej współpracy, integracji wszystkich miejskich środowisk, bo przez ostatnie 4 lata pokazaliśmy, że nic lepszego dla siebie nawzajem zrobić nie możemy. Daliśmy miastu ogromną szansę wykorzystania jego, jak się okazuje, ogromnego potencjału. Dla mnie to jest ogromne wyróżnienie. Przyjmuję to z satysfakcją. Niezmiernie jest mi miło, że mieszkańcy Białej Podlaskiej, reprezentowanych oczywiście w radnych i na wniosek pana prezydenta, została ta moja ponad 40-letnia praca doceniana w taki otóż honorowy sposób. Z wielkim honorem także przyjmuję to i deklaruję, o ile będę mógł mieć siłę i zdrowia, że to mnie nie odciąga od dalszej pracy na rzecz naszego społeczeństwa i naszych mieszkańców. A więc cieszę się, bardzo się dołączyłem do grona wielu takich zasnych ludzi, którzy ten tytuł przede mną otrzymali. Ja mam 3 dzieci. Ale 4 moje dziecko to jest mój oddział, którego stworzyłem od podstaw, oddział neonatologii szpitala w Białej Podlaskiej, który stał i stoi, mam nadzieję nadal, na mocnych podwalinach i berełką szpitala białeckiego, a także cała działalność społeczna, charytatywna na rzecz mieszkańców i na rzecz ich zdrowia. To jest Wielka Orkiestra Świętej Pomocy, która jest pan twarzą Białej Podlaskiej i regionu. Otóż tak jest i mam nadzieję, że ten rok będzie też taki owocny i będzie też bogaty w zbiorach, bo wiadomo, że zbieramy dla zacnego celu. Jestem cały czas w ciągłej pracy i to jest budujące, że jak trwoga to do Boga. Przepraszam za takie wyrównanie, ale tak się mówi,
ale staram się niezależnie od pory dnia i nocy, gdzie ja jestem, to zrobić. Thank you.